Kolej Wizja, Herman Schmittendorf, serdecznie witam w naszym magazynie. Nasz dzisiejszy materiał prowadzi nas do Berlina. Za mną odbywa się półroczna konferencja bilansowa niemieckiego narodowego przewoźnika Deutsche Bahn. O tym za chwilę. Ale później przedstawimy, jak wygląda zlot miłośników kolejnictwa na terenie zabytkowej lokomotywowni Berlin-Schöneweide. Oczywiście z obecnością dużej ilości parowozów. A na początku temat polski. Krótki portret wąskotorowy lokomotywy spalinowej GLS-30. Serdecznie zapraszam. W woźnikach wszystko jest jeszcze po staremu. Od dziesiątek lat położona w powiecie lublinieckim cegielnia swoje przewozy zakładowe wykonuje w sposób tradycyjny, kolejką o prześwicie toru 600 mm. Z terenu cegielni lokomotywą spycha się puste kolebki przez ulicę na wyrobisko. Tam za pomocą taśmociągu glina trafia do koleb. W cegielni pracuje lokomotywa spalinowa serii GLS-30. Na początku lat 60. ubiegłego wieku lokomotywy te miały znaczny wkład w rozwój polskiego kolejnictwa na wąskich torach. Mimo to wiedza o nich nie jest w Polsce szeroko rozpowszechniona, a wszystko przez spalinówki serii WLS-40 oraz 50 produkowane od 1961 roku przez ZNTK w Poznaniu. Do polskich producentów spalinówek dołączył również chrzanowski Fablok. W efekcie tego zaprzestano produkcji lokomotyw serii GLS-30, bowiem zamówienia krajowe skoncentrowały się na silniejszych poznańskich pojazdach. Pamięć o serii GLS-30 zaczęła zanikać i niejednej osobie wydaje się, że WLS-ki to jedyne lokomotywy wąskotorowe produkcji polskiej. Historia producenta GLS-ów sięga 1948 roku, kiedy powstały zakłady remontu maszyn budowlanych nr 5 w Gliwicach, w skrócie ZREMP. Miały one na celu naprawy maszyn budowlanych, w tym lokomotyw spalinowych używanych w budownictwie. W latach 50. ubiegłego wieku Polska importowała dużą ilość spalinówek wąskotorowych z NRD, ale szybko zaprzestano tego, bowiem za części do tych lokomotyw także należało płacić i to niemało w obcej walucie. W 1957 roku na podstawie doświadczeń zdobytych przy naprawach w fabryce ZREMP postanowiono skonstruować własną spalinówkę, a mianowicie GLS-30. Podstawowym założeniem była lokomotywa na tor o szerokości 500 do 750 mm wyłącznie z polskich części. Nowa konstrukcja miała na tyle mało ważyć, by mogła jeździć po lekkich torach typu S10, czyli 10 kg na metr. Konstruowanie nowej maszyny trwało dość długo. Do seryjnej produkcji lokomotywy GLS przystąpiono dopiero w 1961 roku. Ich wygląd i wiele szczegółów technicznych zostały w dużej mierze zapożyczone z istniejących już wzorów sprawdzonych konstrukcji niemieckich fabryk Lowa i Jung, czy czeskiej firmy Skoda. Do 1964 roku powstało około 160 lokomotyw GLS-30. Obecnie pozostało ich już niewiele, głównie w cegielniach oraz w muzealnictwie. Lokomotywy serii GLS-30 są wyposażone w silnik wysokoprężny typu S322 produkcji WSW Andrychów, odpalany elektrycznie oraz ręcznie za pomocą korby. Lokomotywa wyposażona jest w dwie piasecznice, uruchamiane mechanicznie z prostego pulpitu w kabinie maszynisty. Napęd przekazywany jest na osie poprzez trzybiegową skrzynię z mechanizmem rewersowym, a następnie przez dwa wały z kołami zębatymi. Dalej za pomocą łańcuchów drabinkowych typu Galla napęd przekazywany jest na koła. Pewien czas temu pilski warsztat naprawy parowozów Interlok kupił od cegielni Kotla lokomotywę serii GLS-30. W ten sposób uratowano od złomowania zasłużoną maszynę.
Zainteresowanym miłośnikom kolejnictwa Interlok oferuje teraz sprzedaż tej lokomotywy. W Pile lokomotywa została częściowo zdemontowana, tak że lepiej można śledzić funkcjonowanie tej konstrukcji. GLS 30 posiada zderzaki regulowanej wysokości, zbiornik paliwa o pojemności 35 litrów, silnik chłodzony cieczą, elektroakustyczny sygnał oraz dwa akumulatory. Masa służbowa to 4 tony, a prędkość maksymalna 17 km na godzinę. Lokomotywy te są wyposażone w dwie wersje silników czterotaktowych, dwucylindrowych o mocy 25 oraz 30 koni mechanicznych. Różnią się tym, że słabsza wersja ma 1000, a silniejsza 1200 obrotów na minutę. Z przodu umiejscowiony jest wentylator, z tyłu połączenie transmisji. Regulator momentowy funkcjonuje elastycznie. Mechanizm napędowy działa w taki sposób, że łańcuchy boczne przenoszą napęd z mechanizmu rewersa, a środkowy łańcuch łączy oś przednią oraz tylną. Silnik chłodzony jest cieczą w obiegu wymuszonym. Przekładnia mechaniczna ma 3 biegi na każdy kierunek. Przełączania biegów należy dokonywać delikatnie. Służy do tego pokrętło w kabinie. Zmiana kierunku jazdy następuje w pozycji postojowej za pomocą uruchomienia odpowiedniej dźwigni. Lokomotywa hamuje po wyłączeniu sprzęgła za pomocą hamulca ręcznego działającego na wszystkie 4 koła. Producent zalecał, aby lokomotywa nie ciągnęła więcej niż 12 kolebek, przy czym prędkość maksymalna przy nachyleniu większym niż 10 promili nie powinna przekraczać 10 km na godzinę. W budce maszynisty futer ustawiony jest bokiem do kierunku jazdy. Maszynista ma więc dobrą widoczność w obydwu kierunkach. Myślę, że nie jest tajemnicą w Polsce, że Interlok specjalizuje się w naprawie lokomotyw parowych, czyli parowozów, ale we wrześniu 2012 roku trafiła do nas lokomotywka spalinowa typu GLS 40, która zostanie przez nas naprawiona. Przeprowadzimy naprawę główną, ale nie tylko, ponieważ ma być specjalny wygląd. Być może pewne elementy, nawet nie kolejowe, się pojawią, jakieś ozdobniki, listwy i tak dalej, dlatego że po naprawie będzie ona użytkowana przez prywatnego właściciela jako ozdoba przy jego restauracji, gdzie również pary młode będą mogły się nią przejechać, biorąc ślub. Ale będzie też w specjalny sposób ustawiona, podświetlana, to jest bardzo ładny plan, więc oprócz tego, że jest historyczna i oryginalna, musi wyglądać jak cacko. Nasza przyszłość to zrównoważony sukces. Tak brzmiało hasło lipcowej półrocznej konferencji bilansowej niemieckiego przewoźnika kolejowego Deutsche Bahn. Prezes dr Rydgier Grube poinformował, że w porównaniu do ubiegłego roku ilość podróżnych zwiększyła się o około 4% do ponad miliarda osób. Wynik finansowy był tak samo dobry. Wir haben in den ersten 6 Monaten dieses Jahres einen Umsatz von 19,5 Milliarden erzielt. W pierwszych 6 miesiącach tego roku osiągnęliśmy obroty w wysokości 19,5 miliarda euro, o 616 milionów więcej niż rok temu. To jest najlepszy wynik półroczny w historii naszego koncernu w obecnym kształcie. Operatywny wynik wzrósł o 16,6% do kwoty 1,3 miliarda euro. Ciekawostką jest to, że wzrost liczby podróżnych nie jest związany z rozszerzeniem sieci czy powiększeniem ilości kursujących pociągów. Liczba zamówionych przez przewoźników trasokilometrów nawet lekko spadła o 0,6%. Koleje nienależące do państwowego przewoźnika DB zwiększyły swoje przewozy o 4% i obecnie stanowią 21,7% wszystkich przewozów na niemieckich torach.
Deutsche Bahn widzi swoją przyszłość w międzynarodowej ekspansji. Przykładem jest zawarcie przez ich córkę Arriva kontraktów o wartości miliarda euro na przewozy regionalne w Szwecji oraz Holandii. Niemieckie przewozy towarowe DB zmalały o 2,6%, a patrząc na tonokilometry nawet o 4,9%. Dzięki zagranicznym kontraktom DB Schenker, prezes dr Grube jest jednak zadowolony. Im Güterverkehr haben wir inzwischen nicht nur 240 Containerzüge für BMW nach China gefahren. Dla BMW przetransportowaliśmy 240 pociągów kontenerowych do Chin. W Dijon zbudowaliśmy nowy dworzec przetokowy. Stamtąd mamy rocznie przewozić 500 tysięcy nowych samochodów grupy Peugeot Citroën. Co tydzień będziemy wysyłać 55 składów. W planach logistycznych duże nadzieje wiążemy z Azją. W Indonezji oraz Singapurze otworzyliśmy nowe przyczółki. Oddział DB Schenker Logistyka zachował przewozy lądowe na ubiegłorocznym poziomie. Zanotował stratę w wysokości 8% przy przewozach powietrznych oraz wzrost przewozów morskich o 10,6%. W przewozach autobusowych koncern DB miał 6% mniej pasażerów. Wsparcie tego sektora ma przynieść zakup 300 nowych autobusów. Ciekawe były stwierdzenia dotyczące zagadnień pracowniczych. Musimy poprawić warunki pracy tak, aby można było pogodzić pracę z życiem rodzinnym. Przy planowaniu zmian bardziej niż dotychczas szukamy rozwiązań indywidualnych, dopasowanych do konkretnego pracownika. Dla osób na stanowiskach kierowniczych prowadzimy program Kariera i Rodzina. Od tego roku wysokość rocznych premii zarządu uzależniona jest w równej części od zadowolenia podróżnych oraz zadowolenia załogi. Zatrudnimy 4 tysiące nowych pracowników. Otworzymy 2 nowe warsztaty do kształcenia młodych. Dobry wizerunek naszego koncernu pod względem warunków pracy i zachowania praw pracowniczych już teraz jest zadowalający. Członek zarządu dr Richard Lutz poinformował, że inwestycje brutto wzrosły o 13% do 3 miliardów euro, a inwestycje netto nawet o 34%. DB skupia się na inwestowaniu w ekologiczne technologie poprzez zwiększone wykorzystanie tzw. ekoprądu. Podwyższenie komfortu podróżnych ma zapewnić modernizacja 770 wagonów Intercity oraz 29 pociągów ICE-2. Zamówiono od dawna nowe pojazdy typu Talent 2, nareszcie zostały dopuszczone do jazdy i zwiększyły dostępny tabor koncernu. Od końca lipca bieżącego roku nowo założona spółka HKX oferuje połączenia osobowe między Hamburgiem i Kolonią i stanowi tym samym konkurencję dla DB. Bilety są tańsze niż u państwowego przewoźnika, a gwarancja miejsca siedzącego podnosi komfort podróży, czego nieraz nie ma w pociągach dalekobieżnych DB. A co na to Deutsche Bahn? Członek zarządu Urlich Homburg. Tematu Hamburg-Kolonia nie możemy na razie komentować, ponieważ konkurencja dopiero co rozpoczęła swoje przewozy. Pod koniec tego roku będziemy wiedzieć, czy ta nowa oferta odbierze nam pasażerów. Będziemy się bacznie przyglądać temu, ale nie boimy się konkurencji. Wręcz przeciwnie. Cieszymy się, że nareszcie ona jest, bo już dawno temu miało powstać takie połączenie. Teraz możemy w końcu udowodnić, że istnienie konkurencji jest elementem naszej koncepcji działania. Redakcja Kolejwizji poprosiła o wyjaśnienie, na jakim etapie jest ściągalność odszkodowania od dostawców szyn, którzy przez wiele lat oszukiwali Deutsche Bahn, sprzedając szyny po sztucznie zawyżonych cenach. Odpowiedzialny w DB za ten temat członek zarządu, Gerd Becht, potwierdził, że wina będących w nielegalnej zmowie producentów szyn została sądownie udowodniona. Do końca tego roku Deutsche Bahn będzie w stanie obliczyć szkody z tego tytułu. Nie chcę na razie spekulować, ale myślę, że nasze roszczenia zamkną się kwotą rzędu kilkuset milionów euro. Bylibyśmy zadowoleni, gdyby cała ta kwota była ponownie zainwestowana w infrastrukturę kolejową. Przedmiotowe zakupy szyn zostały jednak sfinansowane w 80 czy 90% przez budżet państwa.
Z tego powodu chętnie przekażemy za pośrednictwem Waszej redakcji odpowiednią propozycję odpowiedzialnym za to urzędnikom na szczeblu państwowym. Sami nie możemy zdecydować o tym, co zrobić z odzyskaną od dłużników kwotą. Odbudowanie oddziału compliance przez ostatnie 2,5 roku dało wymierny efekt. Znaleźliśmy sposoby kontroli i szkolenia naszych pracowników, aby zapobiec sytuacjom, w których oni mogliby ulec ewentualnym nielegalnym propozycjom ze strony partnerów handlowych. W sprawie kartelu szynowego nikt z naszych ludzi nie czerpał z tego korzyści. Naprawdę nic o oszustwie nie wiedzieli. Ale ponownie będziemy sprawdzać wszystkie mechanizmy, cały obiekt dokumentów i decyzji, aby dalej udoskonalać procedury w działach handlowych naszego koncernu. Betrips Bahnhof Schöneweide. Dworzec zakładowy Schöneweide to nazwa południowo-wschodniego przystanku berlińskiej kolei miejskiej S-Bahn. Jest taki dzień w roku, w którym warto wysiąść z pociągu właśnie w tym miejscu. Po drugiej stronie torów znajduje się bowiem zabytkowa lokomotywownia, zarządzana od kilku lat przez Towarzystwo Miłośników Kolejnictwa. A co roku we wrześniu na terenie lokomotywowni odbywa się wielki festyn kolejowy. Szczególnym gościem tego święta jest parowóz o przepływowym kształcie niemieckiej serii 18 o numerze 201. Lokomotywa ta powstała w wyniku przebudowy w 1961 roku parowozu serii 61002 z 1939 roku przy użyciu części parowozu serii 41 oraz tendra serii 44, w Polsce znanej jako TY4. W 1972 roku lokomotywa ta osiągała prędkość 182,4 km na godzinę. Jest to najszybszy obecnie sprawny parowóz na świecie. A tak wyglądała ta lokomotywa w trakcie ostatniej rewizji głównej dokonanej w warsztacie Meiningen. Udało nam się wtedy bliżej pokazać ciekawe detale tego unikatowego parowozu.
Zlot w Berlinie Schöneweide to impreza dla całej rodziny. Ten młody kolejarz jest widocznie już nieco zmęczony. Jak to dobrze, że ma przy sobie tarczę sygnałową. W razie potrzeby może więc samodzielnie zatrzymać nadjeżdżającą lokomotywę. Ta lokomotywa już gościła w Pile. W 90-tych latach ubiegłego wieku warsztat Interlok wykonał naprawę główną tej potężnej maszyny. Parowóz 50 o numerze 3610 to maszyna pochodząca z okresu wojny. W Polsce parowozy te znane są jako TY-5. W latach 60. wschodnio-niemiecka kolej Deutsche Bahn Reichsbahn zmodernizowała całą serię, stawiając na ramę nowy kocioł solidniejszy niż w oryginalnej konstrukcji stali. Obecnie parowóz ten jest własnością prywatną i stacjonuje w zabytkowej lokomotywowni w Nosem. Kto podróżuje, ten zapewne w końcu zgłodnieje. Miejscem ratunku w trakcie jazdy jest wówczas wagon restauracyjny, a firma obsługująca te wagony w okresie funkcjonowania Reichsbahn nazywała się Mitropa. Popatrzmy, jak przytulnie i klimatycznie wyglądało wnętrze takiego wagonu z czasów NRD. Dla niemieckich miłośników kolejnictwa naczynia z nadrukowanym dużym M, czy też całą nazwą Mitropa, to przedmioty kultowe. Pachną wielkim światem i dymem parowozu. Parowóz serii 03 to kolejny kolos osobowej trakcji ekspresowej. W Polsce takie parowozy są znane jako seria PM2. Stałym elementem festynu w Schöneweide są targi kolejowe. Tutaj modelarze czy zainteresowani historią kolejnictwa znajdą wszystko, czego tylko dusza zapragnie.
lokomotywa spalinowa z NRD oraz Związku Radzieckiego, parowóz bezogniowy oraz standardowy. Wszystkie przykłady trakcji kolejowej można podziwiać na terenie lokomotywowni. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się możliwość jazdy w kabinie nowoczesnej spalinówki prywatnego operatora Behala. Z tej oferty korzystały całe rodziny. A tu zbliża się kolejny przedstawiciel nowoczesnej trakcji, spalinówka prywatnego przewoźnika HVLE. Lokomotywa ta była najsilniejszym i najnowocześniejszym gościem imprezy. Rozjazdy są już przestawione. Zbliża się pociąg turystyczny, w którego skład wchodzą zabytkowe pruskie wagony osobowe i parowóz serii 52, czyli TY2. I tu kończy się już niestety nasza wizyta. Zatem do następnego razu w Berlinie, Schöneweide. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Do widzenia.